Dzień dobry, witam Państwa. Mecenas doradczy Michał Kranlewski, radca prawny. Dzisiaj odpowiemy na następujące pytanie. Chcę wynająć prywatne mieszkanie osobie, która odpowiedziała na ogłoszenie. Co powinienem zawrzeć w treści umowy najmu? Umowa najmu oczywiście jest umową uregulowaną w kodeksie cywilnym, dlatego informacje, które powinny zostać w niej zawarte, wynikają z kodeksu cywilnego, także z praktyki wyrobionej na rynku obrotu nieruchomościami. Oczywiście, zaczynając od najważniejszych i najistotniejszych kwestii, musimy wskazać, co jest przedmiotem najmu i kto jest, oczywiście są najemcy i wynajmującego, czyli dokładnie stajemy się określić strony, znać imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer PESEL, czy też numer dowodu osobistego. Te informacje, czy numer PESEL, numer dowodu osobistego, mogą być nam przydatne w sytuacji, kiedy na przykład będziemy dochodzić roszczeń od najemcy, który na przykład będzie zalegał nam z czynszem lub wyprowadzi się z mieszkania, nie regulując zaległości. Odnośnie lokalu, to oczywiście musimy wskazać jego dokładny adres. Możemy, czyli musimy wpisać numery księgi wieczystej. Ważne, żeby były wskazane nazwa miejscowości, ulica, numer domu, numer mieszkania, czyli te wszystkie informacje, które pozwalają nam na zidentyfikowanie danej nieruchomości. Oczywiście, co do najmu, musimy również wskazać okres, na który umowa jest zawierana. Mamy tutaj dwie możliwości. Bądź właśnie wskazujemy konkretny czas, przez który umowa ma trwać, bądź też wskazujemy, że umowa jest zawarta na czas nieoznaczony. To z pozoru błahe postanowienie jest niezwykle istotne, jeżeli chodzi o sposoby wypowiadania umowy najmu. Pytanie bowiem, że umowa jest zawarta na czas nieoznaczony, możemy wypowiedzieć tylko w terminach wynikających z kodeksu cywilnego. Nie możemy zatem wprowadzać innych terminów, które zamieścilibyśmy w treści umowy. Przykładowo, jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony, czynsz płatny jest miesięcznie, to okres wypowiedzenia wynosi aż 3 miesiące. Oczywiście my to takim zwykłym wypowiedzeniem bez podania żadnego powodu. Kodeks cywilny wskazuje także przypadki wypowiedzenia zadania karnego, kiedy na przykład najemca zalega nam z czynszem. W przypadku umowy zawartej na czas oznaczony musimy koniecznie pamiętać, żeby wskazać w niej przesłanki umożliwiające nam rozwiązanie takiej umowy. Bo inaczej niż w przypadku umowy zawartej na czas nieoznaczony nie obowiązują umowne ani ustawowe terminy wypowiadania, no chyba że właśnie w treści umowy wskażemy takie przyczyny i terminy. Czyli jeżeli zawrzemy umowę na przykład na rok czasu, nie wskażemy tam żadnej przyczyny wypowiedzenia, no nie będziemy mogli tej umowy po prostu rozwiązać. Z drugiej strony, jeżeli wskazujemy już terminy wypowiedzenia, musimy powiązać ją z jakąś okolicznością. Czyli na przykład, jeżeli najemca zalega nam z czynszem, możemy wskazać, że możemy taką umowę rozwiązać na przykład z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Jeżeli najemca narusza porządek domowy, niszczy lokal, uszkadza nasze mienie, również możemy wskazać, że na przykład wtedy możemy rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. Czyli podsumowując, w przypadku umowy na czas nieoznaczony terminy wypowiedzenia określa nam kodeks cywilny, w przypadku umowy na czas oznaczony to my musimy te terminy i przypadki z nimi powiązane wskazać w treści umowy. Kolejną rzeczą, o której warto pamiętać, jest oczywiście wskazane, w jakim celu ten lokal jest wynajmowany. To oczywiście po to, żeby później ewentualnie wykazywać, czy najemca użytkuje lokalu zgodnie z umową, czy też niezgodnie z umową, co ewentualnie również mogłoby prowadzić do rozwiązania takiej umowy. Często się zdarza, zwłaszcza przy najmie mieszkań, że najemcy ponoszą jakieś nakłady, czy to odmalują ściany, czy to wymienią jakiś sprzęt, który się zużył. Warto te kwestie sobie rozpisać w treści umowy, kto za jakie wydatki ponosi odpowiedzialność i jak one są na przykład rozliczane, czy w czasie umowy najmu, czy później na przykład z udzielonej i zapłaconej kaucji. Kolejna sprawa to oczywiście wysokość czynszu. Staramy się rozpisać ją wyraźnie i jednoznacznie. Jeżeli najemca ma ponosić inne opłaty, na przykład za media dostarczone do lokalu, również mu powinniśmy to wskazać. To jest istotne, żeby te kwoty robić, czyli żeby osobno wskazać czynsz, który nam przynależy, i osobno opłaty ponoszone przez najemcę, to chociażby z uwagi na kwestie podatkowe, żeby to nie budziło wątpliwości, co jest naszym przychodem z umowy najmu i od czego powinniśmy odkładać podatek. Również warto wskazać w treści umowy, czy najemca ma prawo dysponować wynajmowanym lokalem, czy na przykład może go podnająć, użyczyć innym osobom. Z ustawy, czyli z kodeksu cywilnego wynika, że bez zgody wynajmującego takiej możliwości oczywiście nie ma. W celach informacyjnych warto taki zapis również założyć w treści umowy, żeby najemca miał pełną świadomość, że nie może lokalu oddać innym osobom bez naszej zgody. Oczywiście niezwykle za tą cechą umów najmu jest konieczność ich zabezpieczenia, bo nie ukrywajmy, jesteśmy tylko ludźmi i różne przygody także najemcom mogą się przydarzyć. Zwracam tutaj przeciwdziałać tego typu zdarzeniom. Jeżeli najemca popadnie w tarapaty finansowe, oczywistym jest, że może mieć problem z zapłatą czynszu na naszą rzecz. Podobnie może się wyprowadzić, nie informując nas o tym, pozostawiając zadłużenie. Dlatego warto przewidzieć obowiązek oczywiście wpłaty kaucji.
No to również zastanowić się, czy w takiej sytuacji, jeżeli najemca nam zalega z czynszem, nie możemy takiej umowy natychmiast rozwiązać. Jak już mówię, w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, ta klauzula może być dość swobodnie sformułowana. W przypadku umów zawartych na czas nieoznaczony, jeżeli najemca zalega nam co najmniej za 2 pełne okresy rozliczeniowe, czy najczęściej 2 miesiące, musimy go wezwać do uregulowania tych należności, dać mu jeszcze 1 miesiąc na ich spłatę i dopiero po tym czasie możemy umowę rozwiązać bez zachowania okresu wypowiedzenia. Tutaj kolejną kwestią jest kwestia tego, czy możemy do umowy dołączyć klauzulę notarialną o dobrowolnym podaniu się egzekucji. To jest cecha charakterystyczna dla najmu okazjonalnego, o czym za chwilę będę Państwu jeszcze mówił. Czyli to są te jakby główne informacje, główne dane, które w umowie najmu powinny się znaleźć. Jak już wspomniałem, najem występuje w dwóch formach, tak zwany najem zwykły, to jest pisany w zwykłej formie pisemnej. I jakby tutaj najemca nie ma żadnych dodatkowych obowiązków, nie udajemy się do notariusza, nie musimy przedkładać żadnych dodatkowych oświadczeń czy też zaświadczeń. Nieco inaczej wygląda sytuacja przy najmie okazjonalnym. Ten charakteryzuje się tym, że najemca wręczy nam klauzulę notarialną o dobrowolnym podaniu się egzekucji w zakresie eksmisji jego i jego mienia znajdującego się w naszym lokalu. Dzięki temu nie musimy po rozwiązaniu umowy najmu, czy po jej wygaśnięciu, dawać się do sądu, przeprowadzać postępowanie eksmisyjne i dopiero na podstawie prawomocnego wyroku żądać eksmisji przez komornika. Mamy taki tytuł wykonawczy, czyli akt notarialny zapatrzony przez sąd w klauzulę wykonalności, pozwala nam już udać się do komornika i dokonać takiej eksmisji, czyli jakby oczędzamy co najmniej kilka miesięcy oczekiwania na wydanie wyroku przez sąd na skutek pozwu o eksmisję. Przy umowie najmu okazjonalnego najemca musi nam również wręczyć oświadczenie właściciela lokalu, innego oczywiście, że zgadza się na eksmisję pod ten adres. To jest jakby kluczem do umowy najmu okazjonalnego, to się to, że mamy tą klauzulę pozwalającą na eksmisję bez konieczności udawania się do sądu z pozwem o eksmisję oraz wskazanie adresu, pod który ów najemca, już w zasadzie były najemca, powinien zostać eksmitowany. Pytamy również, że umowa najmu okazjonalnego jest umową zawartą na czas oznaczony. To tutaj przypomnę kwestię wypowiadania takich umów. Muszą być przesłanki wskazane wprost w jej treści, czyli nie obowiązują tutaj postanowienia kodeksu cywilnego w zakresie tego 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Tyle, dziękuję Państwu za uwagę. Oczywiście zapraszam do zapoznania się z innymi filmami na naszym kanale. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Staramy się często umieszczać nowe filmy, także do polubienia tego filmu. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.